Niesamowite, że z gliny można zrobić garnek, ale można również zbudować dom, czy nie wiem, czy choćby mgiełka, tak? Naturalny taki po prostu peeling. Glinę stąd biorę. Jest bardzo. Glina jest dobrej jakości tutaj, w tych okolicach. Ogólnie Małopolska. Piękny materiał. Przyjacielu, którego się uczyłem, on jest muzykiem, to na dźwięk brał. Jak się słychać było piasek, to dodawał gliny. Jak chlapało, to piasku. Także taka ciekawostka. No dobra, i mogę puszczać betoniarkę. Niczego nie wymyślamy tak naprawdę. Koło już jest i to tylko sobie przypominamy pewne rzeczy, żeby po prostu no, czy człowiek był bardziej zgodny z tą naturą, przyrodą, żeby w cyklach być, czy właśnie to, co otacza ta natura, podnosi na samopoczucie. To jest tak materiał naprawdę elastyczny, fajny. Tylko czy ludzie odeszli od tego, bo to nie jest tak bardzo trwałe. Tu zrobimy do podłogi. Zrobimy taką bez sieczki, a prawidłowo do tych szpal dawałem sieczkę i dodatkowo jeszcze czasami kamyki, frakcje kamyków troszeczkę mniejszych jak przy chodnikach, pośrednich takich na podsypkę, żeby było uzbrojenie, bo między glina się przyczepia do tego. O, ona już się zaczyna robić fajna. I trzeba zawsze wyczuć tą glinę. Czasami dawałem więcej słomy do zbrojenia, czasami dawałem więcej gliny. Musi być po prostu kruszywo. Tym jest właśnie polepa. Podobno szklanka się nie stłucze. Mam tak o powodzie. Może z takiej odległości spróbujemy. Zobaczymy, bo pani z Indii powiedziała, że tak samo działa na stawy wtedy, no nie? Wzrok się nie męczy, słuch. Takie właściwości oddycha przede wszystkim, to jest otwarte i no wiadomo, z takiej to się nie stłucze, ale troszeczkę wyżej. No. W sumie to jest zaprawa gliniana, ale że stawiali jak cegły, to stawiali bardziej. Jaja dodawali, chodziło o białko. Przy klepiskach było to samo, że dodawali wszystko tak naprawdę. Pierwszym elementem był, jak mieli zwierzęta, to dodawali właśnie obornik. Polewali później na koniec krwią, moczem, żeby ścięło, bo to białko kazeina, która po prostu jakby to im podawała. A pierwszy ich element było wrzucenie gliny i wprowadzenie tam zwierząt. Po prostu to udeptały, żeby one wyrobiły tę glinę. I później po kilku dniach rozciągali, zaczynali zawsze gdzieś tak początek, no maj, czerwiec, żeby wyschła do końca roku. I tutaj w tym, co będziemy robić z podłogą, no to było 30-35 cm gliny warstwami ubijanych. Dzięki temu, że to jest glina, że to jest coś takiego właśnie oryginalnego, że to jest takie moje, no nie? Że to jest takie moje, że mogę to robić. Przy tym uważam, że to właśnie jest pożyteczne dla przyrody, dla człowieka również. I sprawia mi to niesamowitą satysfakcję, że mogę pracować z tym materiałem, ale na przykład nie odpadem gipsowym, prawda? Czy, no, że jednak to
dotykam i za chwilę pójdę pod wodę i mam, nie mam już tej gliny na rękach. No miałem możliwość wyjechać właśnie teraz w Alpy do Francji na przykład, czy no do innego kraju, ale zdecydowałem się, jednak zawołało to, że właśnie to jest moja bajka, że to chcę robić poprzez to, że to jest właśnie z natury, a natura mi bardzo drzemie we mnie. Od dziecka nie lubiłem chodzić do szkoły. Coś mi po prostu... gdzieś wiedziałem zawsze, że coś jest takiego we mnie. Żeby coś zająć się... Moja babcia mówiła, żeby być panem na swoim, nie? I coś takiego, żeby po prostu w tym charakterze bardziej się odnajduję, bo gdzieś dostrzegam sobie elementy takie artystyczne, twórcze, kreatywne. Lubię też tą fizyczną pracę, bo jakby znam to, zawsze pomagałem też właśnie dziadkowi i to po prostu lubię, no nie? Po kolana w błocie. Jesteśmy właśnie przy stodole tak naprawdę, z domu, z rozbiórki, z dom bal do przeniesienia i były ogromne szpary. No i właśnie Adam chciał to po prostu dobrze odizolować od wiatru, dodatkowo to też ma jakieś właściwości cieplne. Lubię się właśnie bawić poprzez to, że mam doświadczenia z ziemią. To jest błotko takie dla mnie, no nie? I to nieraz jest tak, że ja się budzę i mam już coś w głowie, żeby sobie zrobić i po prostu idę inspiracją gdzieś wewnętrzną, takim bijącym taką weną, żeby to po prostu pracować z nim, poznawać ten materiał. Tutaj nazywają mnie gliniok. W okolicy. Jestem gliniok, bo oni tu mają taką gwarę klepiskową. No, ciekaw jestem nas. Obok jest dom z też przeniesiony bal. Wymaga gdzieś tutaj jakichś elementów wymiany, no, ale żeby to uszczelnić, właśnie Adam przyniósł taki materiał, w którym od razu się po prostu zakochałem. Prawidłowo to się nazywa mszenie, w górach to do dziś robią. Wziąłem po prostu do ręki to. Sztuką w tym wszystkim jest dla mnie to, żeby tą słomkę najlepiej mieć w jeden sposób. Żeby ona szła, i to jest dla mnie sztuką, ale podejrzewam w ruchach idzie się wyrobi. W każdym bądź razie, jeśli nie robię tego profesjonalnie, to proszę mi po prostu to wybaczyć, ale ciekawość dziecięca nie zna granic. Także może tutaj. To jest właśnie między balami się to. Myślę, pasja jest dla mnie czymś takim oryginalnym w tym świecie, bo ten czas wykorzystuje się na coś, co można po prostu zostawić po sobie jakiś ślad. No ja czuję, że mógłbym przywrócić ten, znaczy, że jestem w stanie i to robię i przywracam ten temat do świetności i z tego jestem bardzo zadowolony. Podziw jest troszeczkę taki, czuję się, że właśnie nawet tutaj ten majster, co jest po 70, to też tak fajnie to, jak ludzie przychodzą starsi, czy a że kiedyś u mnie to też było, że no, że ogólnie jarają się tym.